Dużo osób zadaje mi pytanie, w jaki sposób powiększyć sobie, a nie, sorry, to na inny kanał. Dzisiaj przyszedł czas na trzecią część filmu o cięciu roślin. Dzisiaj posłuchacie o... Właśnie, porozmawiamy o cięciu roślin rozetowych. A więc zaczynamy. Na początku ważna informacja. Ten film tyczył będzie cięcia roślin rozetowych. Rośliny rozetowe to takie rośliny, które posiadają rozetę. Co wydaje się logiczne, nawet trochę. A co to jest rozeta, zapyta ktoś zapewne. Cytując za Wikipedią, rozeta to kępa liści, które nie wyrastają z łodygi, lecz tuż przy podłożu ze szczytowej części korzenia lub kłącza. Tu, w tym miejscu. Korzeń, kłącze i rozeta wychodzących liści. Liście nie wyrastają z łodygi, a bezpośrednio z podłoża. Ale przejdźmy do sedna. Wiecie, co to jest sedno? Stare słowo powstaje w średniowieczu, oznaczające miejsce pomiędzy tyłkiem rycerza a jego siodłem, gdzie celując kopią, łatwo go było zwalić z kobyły. I tu trafiliśmy w sedno. Bo będziemy może bez pomocy kopii, ale też rwać, ciąć i wysadzać. Przy roślinach łodygowych mówiłem, że cięcia dokonujemy, aby roślinę wyprofilować, skrócić albo rozmnożyć. Co w sumie dzieje się jednocześnie? Z roślinami rozetowymi jest prawie tak samo, a w zasadzie na pewno tak samo, choć profilowanie nie tyczy się za bardzo każdej z nich. Do charakterystycznych roślin rozetowych zaliczamy żabienice, czyli echinodorusy, kryptokoryny i trawy wszelakie. I w zasadzie tylko przy trawach, i to nie wszystkich, możemy pokusić się o ich profilowanie, a przynajmniej o takie cięcie. Zacznijmy od początku. Od rysunku autorstwa znanego malarza Matejki, ale Zdzisława. Od rysunku rośliny, która coś przypomina, ale co to jest, wie tylko twórca. A jest to roślina rozetowa. Na kolejnym rysunku widać sposób cięcia takiej właśnie rośliny rozetowej. To może być na przykład jakaś żabienica albo kryptokoryna. Tak mniej więcej w zasadzie. Roślinę przycinamy przy samym podłożu. Dlaczego? Ponieważ kiedy obetniemy jej na przykład kawałek liścia, reszta liścia wraz z łodygą zgnije, co spowoduje, że te wszystkie związki przedostaną się do wody. Proces gnilny oczywiście w wodzie będzie znacznie przyspieszony. Wszystko będziemy mieli w akwarium. Jeżeli zrobimy to z jednym liściem, oczywiście to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast jeżeli przycinka jest na większą skalę, po co ryzykować? Tniemy przy samym podłożu. Tniemy te liście, które wyglądają źle, są pożółkłe, podziurawione, i to jest cięcie podstawowe. Oprócz tego stosuje się też cięcie odnawiające roślinę i wygląda to identycznie, bo tniemy w ten sam sposób, ale wtedy tniemy tyle liści, ile chcemy, zostawiając dwa, góra trzy najładniejsze. Efektem przycinania rośliny rozetowej jest jej rozmnożenie się. Także jest to trzeci powód, dla którego tniemy taką roślinę. Niekoniecznie musimy ją wtedy odnawiać, nie mamy takiej chęci, nie ma jakichś starych liści, ale chcemy ją rozmnożyć, żeby to nastąpiło szybciej niż w naturalny sposób. Wtedy przycinamy jej liście, zostawiamy dwa, trzy najładniejsze, co automatycznie powoduje, że roślina rozetowa wypuszcza, tak jak widać na tym fenomenalnym szkicu, wypuszcza kłącze, z którego wyrastają nowe sadzonki. Dzięki temu możemy mieć nowe rośliny. Kiedy uzyskają dwa liście, można taką sadzonkę odciąć i posadzić osobno. Jedną z kolejnych typowych roślin rozetowych są wszelkiego rodzaju trawy. To mniej więcej wygląda jak jakaś tam walisneria i jest właśnie pokazane na tym rysunku, jak należy, a jak nie należy jej ciąć. Cięcie wysokich traw zawsze sprawia pewien problem.
ponieważ liście kładą się na wodzie i zasłaniają światło roślinom niższym. Z tego też powodu trzeba je przyciąć. Czasami w zaznaczony sposób, tnie się te rośliny, obcinając liście, które leżą, zostawiając obcięte fragmenty. Nie jest to dobre cięcie, dlatego że reszta liścia zgnije. Natomiast czasami się to cięcie stosuje, dlatego że łatwo przyciąć roślinę w tym miejscu, odciąć jej pojedynczy liść, jeżeli tych liści mamy 3, 4, 5. Natomiast jeżeli jest ich kilkanaście i roślina rośnie w jakimś gąszczu liści, no jest to znacznie utrudnione, bo wtedy roślinę trzeba by wyjąć i sadzić po cięciu ponownie. Dlatego też czasami przycina się w ten sposób. Tak jak mówię, nie jest to dobre cięcie, ale z dwojga złego. Jak nie mamy możliwości przycięcia pojedynczych liści, możemy się pokusić o takie cięcie. Natomiast na pewno, jeżeli tylko możemy, to tnijmy jak najniżej pojedyncze liście, tak żeby nie zostało tego liścia za dużo, żeby to wszystko nie gniło w akwarium. Z tego rysunku jestem bardzo dumny, bo robiłem go 3 dni. Myślę, że jest po prostu piękny. Małe trawy. W przypadku dużych traw, tak jak powiedziałem, możemy ciąć pojedyncze liście. W przypadku małych traw, kiedy mamy ich gąszcz, no nie ma praktycznie takiej możliwości, więc tniemy je bezczelnie, nisko, jak trawnik. Nie przejmując się tym, że jakieś części będą w akwarium gniły. Oczywiście te wszystkie części, które zostaną odcięte, powinniśmy z akwarium usunąć. No i tak wygląda właśnie dobre cięcie małych traw. No nie ma, nie można ich źle przyciąć. No, są za małe, żeby spróbować coś tutaj sknocić. Oczywiście, tak jak wszystkie rośliny rozetowe, przycięta roślina rozetowa w postaci trawy wypuści nowe odnogi, które będą wypuszczały nowe sadzonki. I w ten sposób też ją rozmnożymy. Hokus pokus i mamy teraz kolejną roślinę rozetową, czyli anubiasa. Jak wiemy, anubiasa nie sadzimy w podłożu. Przeważnie przywiązuje się go do przeróżnych ozdób typu kamienie, jakieś skały. Najczęściej do korzeni, do lignitu, do tego typu ozdób. Jak go przycinamy? Oczywiście jak najbardziej możemy odcinać liście stare, chociaż w wypadku anubiasa raczej odcinamy liście, które pokrywają się takim charakterystycznym zielonym kropkowanym glonem. To jest najczęstszy glon, który atakuje anubiasy. O czym należy pamiętać? Anubias to roślina bardzo wolno rosnąca, w porównaniu oczywiście do innych roślin. Jeżeli usuniemy jej wszystkie liście, będzie bardzo długo odbijać, co nie znaczy, że tego nie zrobi. Także możemy usuwać pojedyncze liście jak najbliżej kłącza. Tniemy je w tym mniej więcej miejscu. Natomiast możemy odcinać całe kłącze z takim pączkiem, z którego wyrastają liście i przymocować gdzieś indziej. W ten sposób rozmnożymy anubiasa. Ostatnim tematem filmu są mchy i wątrobowce. Nie są to co prawda rośliny należące do łodygowców, ale nie chciałem poświęcać im akurat osobnego filmu, dlatego że przycinanie obydwu jest po prostu no tak proste, że nie ma sensu gadać o tym 20 czy 30 minut. Mchy obcinamy tak jak chcemy, na krótko. Kiedy sadzimy mech, na przykład zawijając go jakąś tam żyłką czy nitką na korzeniu, po tym jak zaczyna wyrastać, ma kilka centymetrów, zaczyna wyglądać no już nie tak jak chcieliśmy. Chcemy, żeby był na przykład bardziej gęsty.
przycinamy go po prostu krótko, przy samym korzeniu, przy samym miejscu, gdzie jest przywiązany. Też dlatego, że zbyt duża ilość mchu powoduje, że od wewnątrz zaczyna brązowieć i gnić. Po prostu tam nie dochodzi światło. Co może spowodować z kolei, że taki mech zacznie się w tym miejscu po prostu odrywać. Także tniemy jak chcemy. W którą stronę chcemy? W prawo, w lewo, od góry, od dołu. Rób ta co chce ta z mchami. Z wątrobowcem to samo. Chociaż wątrobowiec jest może trochę bardziej delikatny. Posiada plechę, także na pewno nie jest rośliną rozetową. Ale robimy identycznie to samo. Przycinamy tak, jak chcemy. Nie ma żadnych reguł co do cięcia mchów czy wątrobowców. Jeżeli ktoś wam będzie mówił, że jakieś reguły są, to może ma rację. Nie wiem, ale ja twierdzę, że ich nie ma. No i to w zasadzie by było tyle. Panie prezydencie, mówią, że jakiś Mossart wygrał wybory. Mossad? Jaki Mossad? Izrael nas zaatakował, wyszli z drugiej nitki metra, no po co mnie budzicie?